Eskimos ciągnie na sankach lodówkę Widzi go drugi i pyta Po co ci ta lodówka? Przecież jest minus dwadzieścia stopni A niech się dzieciaki trochę ogrzeją Wchodzi młody junak do żeńskiego akademika A ty to kogo młody człowieku? Pyta portierka A kogo by mi pani poleciła? Gdzie byłeś całą noc? Pyta żona Na rybach Złapałeś coś? Mam nadzieję, że nie Wzdrygnął się mąż Spotyka się dwóch mężów. Słyszałem, że twoja żona rozbiła nowe Porsche. Stało się jej coś? Jeszcze nie. Zamknęła się w łazience. Noc poślubna. Kochanie, dużo było ich przede mną? Mija godzina. Ona milczy. Kochanie, gniewasz się na mnie? Cicho, liczę. Żona wyjechała w delegację. Mąż rankiem bierze dzieciaka i wiezie do przedszkola. – To nie nasze dziecko! – mówi przedszkolanka. – Jadą do drugiego. Yy, – Ja nie, nie znam pana synka. Słyszy w drugim. Jadą do trzeciego, czwartego. Wszędzie to samo. Nie znają dzieciaka. W końcu młody nie wytrzymał. – Tato, zaliczamy jeszcze tylko jedno przedszkole i jedziemy do szkoły, bo się w końcu na lekcje spóźnię. Para zakochanych spaceruje po parku. Kochany, pocałuj mnie jak Romeo piękną Julię. A jak to się robi? Hm. A może przytul mnie jak Aberald swą Heloizę? A to jak? Jak, srak. Czytałeś ty coś w ogóle? Tak. Naszą szkapę ugryźcie może w dupę?